Siemanko, z tej strony Springman i dzisiaj nauczymy się po raz pierwszy zgodnie z procedurami i całą sztuką tutaj latania przygotować samolot do lotu. Wykonamy kilka kręgów nadlotniskowych, kilka podejść touch and go, a następnie wylądujemy w pełni i zjedziemy na stojanki z powrotem na lotnisku w Poznaniu. Uznajcie to, że to będzie jako pierwszy film z tutaj szkoły latania Springmana, Cessną 152, ponieważ według mnie jest to najlepszy samolot do nauki panowania nad samolotem, latania i uczenia się procedur. Także nie przedłużając, przechodzimy do odpalenia. Schowamy sobie jołka. Odbezpieczymy sobie tutaj fuel valve, on otwarty, następnie mieszankę na bogato, włączymy zasilanie i alternator, baterie i alternator. Włączymy sobie beacon light, żeby ostrzec innych, że będziemy odpalać silnik. Musimy dostosować również wysokościomierz. Sprawdzamy sobie w tej chwili metar, możemy to zrobić w Google'ach, czyli pogoda, jaka jest w tej chwili na ławicy. Wpisujemy sobie metar EPPO, czy tam ławica, jak to woli. Pierwszy z brzegu, link awiacja i mgw.pl. Szukamy metar dla EPPO. Metar pokazuje nam, że w tej chwili ciśnienie w Poznaniu jest 10-12 hektopaskali. Jest bezchmurnie praktycznie. Wiatr 250,09 węzłów. Skoro 10-12 ciśnienie, takie też sobie ustawimy. 10-12. W tej chwili jesteśmy przygotowani do odpalenia. Także na zaciągniętym parkingu, hamulcu parkingowym, uruchamiamy silnik poprzez 3 razy naciśnięcie primera, a następnie przekręcenie kluczyka w pozycję start. Silnik się uruchomił. My na przepustnicy możemy dodać troszeczkę mocy, tak żeby obroty były w okolicach 10 tysięcy. Niech się samolot rozgrzeje. A w międzyczasie uruchamiamy światła tutaj nawigacyjne, taxi lighty i ustawiamy sobie trim w pozycję do startu. Możemy sobie klapy już od razu też o jeden stopień obniżyć i jesteśmy gotowi do lotu. Temperatura oleju jest w porządku, możemy więc zrzucić hamulec parkingowy i kołować do pasa 2.8 w Poznaniu. A właśnie ktoś się 747 nam pojawił, ale to nic takiego. Kołujemy sobie do pasa, wykonamy start i kilka kręgów nadlotniskowych. Co ważniejsze, co musicie wiedzieć, zanim zaczniemy wykonywać kręgi. Pytacie mnie w komentarzach pod moimi poprzednimi filmikami, skąd wiem, na jakiej wysokości wykonuje się krąg nadlotniskowy. Otóż, moi drodzy Państwo, krąg nadlotniskowy wykonuje się na standardowej wysokości w przypadku samolotów General Aviation mniejszych 1000 stóp, zgodnie z barometrycznym tutaj wskazaniem, a w przypadku większych samolotów na 1500 stóp. Teraz, skąd wiem, jak daleko odlecieć, czy tam jak duży robić ten krąg nadlotniskowy? No to też jest jedna zasada. Krąg nadlotniskowy musi być tak mały, a zarazem tak duży, że w razie awarii silnika na każdym z jego odcinków, poza pierwszym odcinkiem, gdzie jeszcze się wznosimy przed pierwszym zakrętem, musimy być w stanie wylądować na pasie. Więc w przypadku małych samolotów będzie to krąg maksymalnie do kilkuset metrów od lotniska, tak? Od
osi pasa. 747 sobie wystartował, na podejściu nikogo nie widzę. Możemy więc zająć pas 28 w Poznaniu. Teraz kilka informacji o kręgu nadlotniskowym ponownie. Kiedy wykonujemy zakręty? Otóż pierwszy zakręt wykonujemy na wysokości 700 metrów zgodnie ze wskazaniem barometrycznym, a następnie kolejne zakręty wykonujemy według własnego uznania, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby się trzymać tak blisko, że w razie awarii silnika jesteśmy w stanie wylądować na pasie. Możemy wyłączyć taxi lighty, włączamy światła lądowania, strobe'a, włączymy sobie też światło tutaj w kokpicie, bo za chwilę będzie ciemno. Jesteśmy gotowi, wbijemy sobie jeszcze tylko na szybko częstotliwość tej ALS-a w Poznaniu, 110.30 na standby. Wbijemy sobie też częstotliwość woru w Czempiniu, 114.500. I na tym się przełączymy na aktywną. Odlecimy w stronę Czempinia kawałek. Pokażę wam przy okazji, jak obsługiwać tutaj CDI, ten wskaźnik woru. I jak wrócić z powrotem na krąg nadlotniskowy. Startujemy, pamiętamy, kontrujemy tutaj orczykami, żeby samolot trzymać na środku. Gdy prędkościomierz, czyli ta wskazówka, osiągnie 60 węzłów, możemy spokojnie delikatnym ruchem maszynę odciągnąć głównym sterem wysokości do tyłu i dokonać startu. Gdy mamy pozytywne wznoszenie, jesteśmy już troszkę nad pasem, widzimy, że samolot nie przepada, lecimy dalej. Możemy schować spokojnie klapy, jednocześnie pamiętając o tym, że nos samolotu opadnie, więc trymerem tutaj kontrujemy, żeby samolot za bardzo nie opadał. Utrzymujemy wznoszenie po 500 stóp, powiedzmy, i wznosimy się przy 700 stopach. Powinniśmy być na końcu pasa 2.8. Tak też tutaj możemy zobaczyć, że już dojechaliśmy do progu pasa 2.8, więc możemy wykonać pierwszy zakręt standardowy. Co oznacza zakręt standardowy? Otóż oznacza to to, że wykonujemy go o 90 stopni w lewo i wykonujemy go przechyłem 45 stopni. Utrzymujemy wznoszenie do 1000 stóp. Wykonaliśmy pierwszy zakręt. Po chwili możemy wykonać drugi zakręt, by się usadowić na pozycji zwanej z wiatrem. Doszliśmy do 1000 stóp, możemy wyrównać lot. Znowu zakręt do 90 stopni wykonaliśmy, jesteśmy na pozycji z wiatrem. W tej chwili możemy strymować samolot, zrzucić tutaj mieszankę do 3/4 i zdjąć trochę z przepustnicy mocy, żeby nie męczyć tak samolotu i jego silnika. Teraz trzeci zakręt wykonamy dopiero w momencie, gdy próg pasa 2.8 będzie w pozycji 45 stopni nad względem naszego samolotu. Będzie pozycja idealna do wykonania podejścia. Mamy wklepaną częstotliwość ILS do pasa 2.8 w Poznaniu, więc też będziemy wiedzieli, kiedy tutaj wykonać zakręt, żeby być na idealnej wysokości do rozpoczęcia zniżania na podejście do pasa 2.8. Przełączymy się teraz na aktywną częstotliwość na ILS do pasa 2.8 w Poznaniu. Utrzymujemy około 80 węzłów w tutaj naszym kręgu nadlotniskowym. Przełączamy się na aktywną tym oto przyciskiem. W tej chwili będziemy słyszeć charakterystyczne pikanie, o którym wam mówiłem wcześniej, tam w przypadku poradnika o czartach, te kreski, to właśnie było to pikanie, to jest ten alfabet Morsa. Uaktywniamy częstotliwość tutaj na 1 klikając.
Jednocześnie pokazuje nam to na CDI dwie kreski, bo one się uaktywniły i wykonamy skręt w momencie, gdy będziemy mieli pas do 45 stopni. Jest 45 stopni względem naszego samolotu. Kreska glide slope'u też widzimy, zaczyna się zbliżać do środka, to jest ta pozioma kreska, co wskazuje nam właśnie tutaj, że jesteśmy na odpowiedniej wysokości w tej chwili, aby przechwycić tego glide slope'a. Wykonujemy trzeci zakręt w lewo, utrzymując się na wysokości. W tej chwili możemy mieszankę dać na bogatą do lądowania, zdjąć trochę na przepustnicy mocy, rozpocząć zniżanie. Czekamy na przechwycenie lokalizera. Lokalizer to jest ta pionowa kreska. Gdy ona zacznie się ruszać, zaczniemy wykonywać zakręt w lewo do progu pasa 2.8 w Poznaniu. Kreska się ruszyła, robimy 45 stopniowy zakręt w lewo i stabilizujemy się na ścieżce zniżania. W tej chwili przechwytując ponownie lokalizer, możemy w tej chwili otworzyć flapy. Pamiętając o tym, że w tej chwili, jeżeli otwieramy klapy, nos zostanie poderwany do góry. Prędkość utrzymujemy około 70 węzłów. I teraz te dwie kreski staramy się utrzymywać w tym kółku na środku CDI-a. Czyli tutaj, żebyśmy byli na ścieżce schodzenia odpowiedniej do pasa 2.8. Wykonamy sobie touch and go, czyli dotknę pasa, schowam klapy i wystartuję ponownie. Po czym odlecimy sobie w stronę Czempinia. Troszeczkę nam prędkość za bardzo spadła. Możemy dodać sobie przepustnicy. Odlecimy w stronę Woru w Czempiniu. A następnie pokażę wam, jak wejść tutaj w krąg nadlotniskowy, gdy kontrola lotu każe nam takowy manewr wykonać i oczekiwać na zgodę na lądowanie. Zbliżamy się do progu 2.8 pasa w Poznaniu. Gdy będziemy już nad nim, możemy zdjąć przepustnicę i zacząć wykonywać flare, czyli przenosimy nasz punkt celowania w stronę końca tutaj pasa. To pozwoli nam na delikatne dotknięcie pasa bez tutaj przywalenia w niego jak kamieniem wodę. Chowamy klapy, otwieramy do pierwszego stopnia, czyli do konfiguracji do startu. Dodajemy przepustnicę i jesteśmy gotowi do startu ponownie. Czekamy na 60 węzłów, po czym poderwiemy maszynę w powietrze. Mamy 60 węzłów, delikatnie odciągam do góry drążek steru głównego i mamy też pozytywne wznoszenie. Musimy schować klapy, pamiętając, aby streamować samolot z powrotem do wznoszenia. Ponownie tutaj wykonujemy wznoszenie do 1000 stóp. Wejdziemy sobie z lewy pierwszy zakręt na kręgu nadlotniskowym, a następnie wejdziemy z kręgu nadlotniskowego do Boru w Czempiniu. Przełączamy więc aktywną tutaj częstotliwość na Bor w Czempiniu. W tej chwili wykonam sobie skręt w lewo, bo wiem, że Bor w Czempiniu jest na południe od Poznania, więc też w tamtą stronę będziemy się kierować. Za chwilę wam pokażę, jak dokładnie określić sobie kierunek, w którym musimy lecieć, aby przechwycić Bor. Stawimy sobie wznoszenie, wznosimy się do 2000 stóp. Wytrymuje tylko samolot. Samolot wytrymowany. Teraz tak, aby określić, w którym kierunku musimy lecieć do naszego woru, którego częstotliwość tutaj ustawiliśmy na naw 1, wykonujemy następujące czynności. Po pierwsze sprawdzamy po przechwyceniu, czy biała tutaj strzałka pokazuje nam, że lecimy from, czyli od pomocy rady nawigacyjnej, czy to, czyli do pomocy rady nawigacyjnej. Teraz wiemy, że Bor w Czempiniu jest na południe od Poznania. Tak więc
podobnym pokrętłem OBS przekręcimy radial w ten sposób, aby wskazywał tu, czyli lecimy do woru. I teraz powoli kręcąc szukamy kierunku, w którym powinniśmy lecieć, a wiemy, że to jest kierunek, w którym powinniśmy lecieć, gdy ta kreska pionowa jest na środku, czyli około 185 w tej chwili musimy ustawić na headingu, aby lecieć do woru w Champigny. Teraz stosunkowo zbliżając się do tego woru, ta kreska będzie nam się przesuwać, no bo zmniejsza się też tam dewiacja, jaka występuje w tym momencie między naszym samolotem a worem. Też będziemy korygować sobie wtedy ten kurs odpowiednio do tego, co wskazuje nam tutaj ta pionowa krecha. Gdybyśmy dolecieli do woru w Champigny i przelecieli centralnie nad nim, ten trójkąt zmieni się na from. Wtedy też wiecie, że już minęliście dany wor i możecie się przełączyć na kolejny, jeżeli lecicie na przykład lot wor to wor. Ale my tylko wzniesiemy się do 2000 stóp, następnie przełączymy się na wor LAW, czyli poznańskiej ławicy, i będziemy sobie lecieć do niego. Pokażę wam też, jak sobie ustawić dwa wory jednocześnie. Tutaj mamy na pierwszym 114.50, czyli wor w Champigny ustawiony. Na drugim ustawimy sobie 115.800, czyli częstotliwość woru na ławicy. 115.800, przełączamy na aktywne. I w tej chwili obudziła nam się wskazówka na tym drugim CDI-u. No, nie zauważyłem, przekroczyliśmy już 2000 stóp, wyrównamy sobie więc na 2000. Tak to jest, jak się zagada w trakcie lotu, trzeba pilnować wszystkiego. I teraz, aby wyznaczyć kierunek, który musimy lecieć, aby przechwycić tę ławicę, czyli żeby zwrócić na lotnisko z powrotem, no to musimy zrobić dokładnie to samo, czyli pokrętłem OBS przekręcamy teraz tak, w taki sposób, aby ta kreska pionowa weszła nam na środek. Jednocześnie w tej chwili pamiętając, że oddalamy się od ławicy, trójkąt, który tutaj jest na CDI, wskazuje nam from, czyli odlatujemy od woru, co by się zgadzało. Żeby wiedzieć, jak do ławicy dolecieć, no to możemy zrobić to w dwojaki sposób. Albo zczytujemy sobie to, co jest tutaj na dole na kresce, czyli mniej więcej 10 na naszym HSI byśmy musieli sobie ustawić, czyli tą kreskę, żebyśmy lecieli w tym kierunku. Lub na przykład możemy zrobić zupełnie odwrotnie, czyli szukamy, kiedy by nam będzie pokazywać tu, czyli do woru, i powoli kręcąc znajdujemy punkt środka. Będziemy wiedzieć, że to ustawienie na HSI będzie nas kierować do lotniska. To też wykonamy, skręcimy z powrotem zupełnie 180 stopni, wyrównamy na 2000. Zdejmiemy sobie przepustnicę, już to dawno powinniśmy zrobić, ale trochę się zagadałem. Na 2000 wyrównujemy i ustawiamy kurs 010, aby kierować się na lotnisko Ławica z powrotem. Kurs 010. Jak widzimy, światła pasa 28 w Poznaniu są widoczne. My w tej chwili możemy sobie skorygować tutaj na CDI-u, wskaźniku naszego woru, nasz kurs, jakbyśmy lecieli zupełnie na północ, na HSI, czyli Heading Indicator, no to w tym momencie lecimy centralnie na wor, na ławicy, który jest na środku mniej więcej lotniska. Teraz jak wchodzimy w krąg nad lotnisko? Powiedzmy, że zgłosimy się na przykład do wieży w Poznaniu, że chcielibyśmy
poprosić zgodę na podejście do lądowania, na tutaj zasadach wizualnych, bo dobrą pogodę mamy, dobrą widoczność. Powiedzmy, że dostaliśmy taką zgodę i polecenie od wieży kontroli lotów, abyśmy weszli w lewy krąg nadlotniskowy najpierw, bo na przykład jakiś większy samolot jest na podejściu, co też uczynimy, więc zniżamy się powoli do naszej wysokości kręgu nadlotniskowego dla naszego małego samolociku, czyli 1000 stóp. I gdy będziemy w pobliżu już lotniska, wejdziemy w krąg nadlotniskowy w następujący sposób. Na pozycji z wiatrem zaczniemy wykonywać już standardowe zakręty wokół lotniska, wykonując jeden krąg nadlotniskowy, a następnie przy kolejnym tutaj wyjściu na prostą do pasa 2.8 wykonamy podejście z pełnym zatrzymaniem. Przełączymy sobie częstotliwość na 1 na ALS w Poznaniu. Na tę chwilę cały czas zniżamy. Widzicie, tutaj dewiacja od środka i się trochę zmieniła. W związku z tym możemy sobie skorygować ten kurs albo zostawić tak jak jest. Zmieniło się to, ponieważ zbliżyliśmy się do lotniska. Teraz jesteśmy w dogodnej pozycji, aby wejść w lewy krąg nadlotniskowy. Jak tylko dojdziemy do 1000 stóp, zaczniemy też to wykonywać, żeby być troszkę bliżej. Wyrównujemy na 1000 stóp. I w tej chwili, żeby wejść w lewy krąg nadlotniskowy, wykonujemy zakręt w prawo. Pamiętajcie, że przy zakrętach samolot wam będzie opadał całkiem znacząco, więc musicie też wykonywać je w taki sposób, aby korygować to opadanie, aby się za bardzo nie obniżać. Polecimy sobie na razie na wschód. W momencie, gdy będziemy mieli pas na 45 stopniach, wykonamy zakręt w lewo. Przejdziemy do dalszej części kręgu nadlotniskowego, oczekując na zgodę na lądowanie. Pamiętamy też o prędkości, żeby utrzymywać ją w okolicach 80 węzłów. Taka jest najfajniejsza prędkość dla tego akurat samolotu Cessny 152. Lotnisko już zbliża się do 45 stopni od naszego tutaj samolotu, w związku z czym wykonamy sobie 90-stopniowy zakręt standardowy w lewo, pamiętając o tym, aby opadanie za bardzo nas tutaj nie zrzuciło z wysokości. I utrzymujemy się w rejonie lotniska. Moglibyśmy w tej chwili nawet wykonać już podejście bezpośrednie, no ale załóżmy, że na przykład nie mamy jeszcze zgody na to, bo ktoś tam zajmuje pas, więc będziemy oczekiwać, wykonując dalszą część kręgu nadlotniskowego. Znowu minęliśmy oś pasa, żeby wykonać zakręt 90 stopni w lewo, utrzymując wysokość. I kontynuujemy nasz krąg nadlotniskowy. Cały czas oczywiście kontrolując wzrokowo, czy tutaj w pobliżu nie ma jakiegoś ruchu lotniczego, który nam zagraża, czy jakiś samolot na przykład nie leci prosto na nas. W tej chwili widzę, że bieda w Poznaniu, nikogo nie ma. Jesteśmy sami. I na tą chwilę spokojnie możemy sobie polatać kręgi bez przejmowania się większego. Jakiś czas się tylko rozejrzeć. No to są akurat te dwie
pozycja pod wiatr i z wiatrem na kręgu nadlotniskowym są dwoma pozycjami, które najczęściej się wchodzi w ten krąg. Kolejne to jest trzeci zakręt, czyli ten zakręt, który był tutaj, jak wykonywaliśmy 45-stopniowy. Tam musimy najbardziej uważać też na ewentualny tutaj ruch lotniczy, który podchodzi do pasa, żebyśmy nikomu nie przeszkodzili w lądowaniu albo nie zderzyli się z nim. Samolot jest wytrymowany. Ja praktycznie joysticka w tej chwili nie dotykam. Samolot jest wytrymowany tak, że sobie leci praktycznie na tej samej wysokości. Ustawienia samolotu pozwalają na to, aby sobie trochę odpocząć. Oczywiście musimy go korygować, bo tak widzicie, sami zacznie się wznosić albo opadać, no to wtedy delikatny ruch joystickiem wystarczy, aby go skorygować. Zresztą wiatru to zależy, akurat w Poznaniu teraz wiatru zbytniego nie ma, więc możemy sobie na to pozwolić. A znowu czekam, aż lotnisko, tym razem próg pasa 1.0, stawi się pod kątem 45 stopni do nas. Będziemy mogli wykonać kolejny zakręt w lewo, co też teraz wykonamy. Powoli przechodzimy już do końcowego odcinka kręgu nadlotniskowego, czyli do tej pozycji z wiatrem tak zwanej, i później wykonamy zakręt już na podejście do pasa 2.8. Piękne tutaj warunki atmosferyczne, piękne oświetlenie, cudowna pogoda, naprawdę jest co podziwiać. Wykonamy sobie teraz zakręt na pozycję z wiatrem, 45-stopniowy, standardowy zakręt, starając się utrzymać wysokość w samych granicach. Jak tam wam trochę opadnie samolot, nie bójcie się, zawsze możecie to skorygować później, byle żebyście tam nie stracili kilkuset metrów, bo nagle kontroler nie będzie wiedział, co się dzieje, czy spadacie, czy co. Teraz sobie spokojnie utrzymujemy tą pozycję. Ustawimy sobie kurs do pasa 2.8 w Poznaniu. 2.8.3. Raz. Raz, dwa, trzy. Będziemy sobie lecieć. Wiemy, że teraz jesteśmy mniej więcej w połowie lotniska, bo właśnie mijamy Worlaw, który jest tam z lewej strony, normalnie w tym miejscu. Za chwilę już uruchamia się tutaj ścieżka glide slope'u i nasza ścieżka schodzenia. Mamy sobie podejście znowu na ILS do pełnego zatrzymania, lecąc w ten sposób, iż poczekamy, aż glide slope zacznie się zbliżać do środka naszego wskaźnika, a jak się ruszy, to zaczniemy wykonywać 45-stopniowy zakręt w lewo. Następnie poczekamy, aż tutaj localizer zacznie się ruszać i zbliżać do środka, i wykonamy kolejny zakręt w lewo już na podejście do pasa 2.8. Wypatrujemy więc ruchu też teraz na tym właśnie glide slope'ie. Glide slope się poruszył, 45-stopniowy zakręt w lewo, utrzymując wysokość.
Teraz możemy albo wizualnie ocenić, już powinniśmy zacząć wykonywać zakręt w lewo, albo poczekać, aż się ścieżka poruszy. Ja jednak ocenię to sobie wizualnie. Zdejmujemy przepustnicę. Ktoś się tam właśnie pojawił. Wychodzimy sobie na ścieżkę. Stawiamy się tutaj względem osi pasa. Otwieramy klapy. Mieszanka do pełnej. Oczywiście ktoś nam zajmie pas, bo czemu by nie? Otrzymujemy prędkość około 70 węzłów. Klapy do pełnej, trym w dół, żeby nam za bardzo nosa nie podrywało. Czyli zdąży tamten wystartować sobie spokojnie. Trzymujemy się na ścieżce i schodzimy sobie na spokojnie do lądowania. Około 60-70 węzłów utrzymując. Celując tą duże prostokąty białe, strefa tak zwanego przyziemienia. Gdy mijamy te pierwsze mniejsze prostokąty, możemy sobie zdjąć przepustnicę i zacząć już powoli odciągać punkt celowania na końcówkę pasa. 2,8, wykonując przy tym delikatne lądowanie, tak jak na podusi. Wyhamowując na najbliższą drogę tutaj kołowania. Zjeżdżamy z pasa. Wyłączamy światła lądowania, włączamy światła tutaj kołowania. Możemy wyłączyć stroba. Oczywiście zgłosilibyśmy do wieży, chęć kołowania, klapę do góry. Możemy kołować do wskazanej lub wybranej przez nas stojanki. W moim przypadku wykołujemy do tych stojanek tam przy terminalu cargo, tudzież starej wieży w Poznaniu. Powiem, staramy się nie utrzymywać więcej niż 10 tysięcy obrotów, więc za dużej prędkości nie nabrać. Prędkość kołowania dozwolona w większości lotnisk to 20 węzłów. Taką dobrą prędkością do kołowania jest około 15 węzłów, żeby też za szybko jednak nie kołować i mieć czas na wykonywanie zakrętów, a z drugiej strony też nie kołować za wolno i nie torować drogi innym samolotom. Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem wam, jak wykonywać kręgi nadlotniskowe. Mam nadzieję, że to wam pomoże. Latajcie, latajcie, jeszcze raz latajcie, kręćcie te kręgi, bo im więcej siedzicie w tym samolocie, tym łatwiej wam będzie opanować i ten samolot, i inne samoloty, bo zasady latania są w większości te same. W przypadku General Aviation to na pewno, ale i takie wyczucie i nauczenie się latania takimi małymi samolotami pomaga później przy samolotach liniowych. Widzicie, tamten gość też robi kręgi nadlotniskowe. Powiedzmy, że tak to wygląda przynajmniej, chyba że po prostu sobie stwierdził, że zawróci i od razu wyląduje. Zobaczymy, co on chce zrobić. Pewnie przeleci tylko nad pasem. O, może jednak próbować lądować. Sobie zjedziemy tutaj na stojankę. Tutaj normalnie jest wieża kontroli lotów stara w tym miejscu. A my sobie tutaj zaparkujemy. Wyłączymy maszynę. Wyhamowujemy. Zaciągamy parking brake ręcznie tym wajchą do siebie. Albo przyciskiem sobie możecie ustawić. Teraz, aby wyłączyć maszynę, zdejmujecie mieszankę z zera i czekać, aż się wypali po prostu paliwo. Gdy paliwo się wypali, śmigło się zatrzyma, możecie zamknąć
dopływ paliwa, jednocześnie wyłączyć ikona, taxi lighty, światło nawigacyjne. W tej chwili możecie też wyłączyć sobie starter na off i alternator. Jeżeli nie chcecie już niczego zgłaszać i chcecie wyjść z samolotu, już zakończyliście swój lot, no to wyłączacie też baterię na off. I to by było na tyle. Z tej strony mówił do was Springman. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki za wszystkie subskrypcje i miłe komentarze, które od was tutaj czytam w ostatnich dniach. Cieszę się, że wam się te poradniki podobają. Zrobimy w późniejszych terminach, jak już opanujemy latanie Cessną i poradniki do Cessny, to zrobimy też poradniki z kontroli tutaj ACIM i procedur podejść, ale ze spokojem, wszystko w swoim czasie. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się podobał filmik, zostawcie komentarz. Jeżeli jesteście nowi i nie subskrybujecie jeszcze kanału, zasubskrybujcie, kliknijcie sobie dzwoneczek, abyście mieli powiadomienia o ewentualnych streamach czy nowych filmikach, które wstawiam. A ja mówię wam tymczasem i do następnego.